Witam Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie kandydata na prezydenta mojej osoby w towarzystwie liderów list. Witam bardzo serdecznie panią dr Joannę Borowiak, Południe Michelin. Witam bardzo serdecznie Dariusza Jaworskiego ze Śródmieścia. Witam bardzo serdecznie Janusza Demczyńskiego z Małego Południa i następnie witam bardzo serdecznie Stanisława Krzemienieckiego, Kazimierza Wielkiego, Zawiśle. Proszę Państwa, dzisiaj poprosiliśmy Państwa o spotkanie po to, żeby podzielić się z Państwem kilkoma informacjami dotyczącymi budowania społeczeństwa obywatelskiego i naszych propozycji dotyczących budowania tegoż społeczeństwa obywatelskiego. Najważniejszy punkt naszego programu odnośnie budowania społeczeństwa obywatelskiego to jest między innymi zwolnienie z podatku od nieruchomości osób fizycznych na cele mieszkaniowe. A więc proszę Państwa, zachęcamy wszystkich do tego, żeby pójść na wybory. Frekwencja w granicach 40% nas nie satysfakcjonuje i teraz myśleliśmy długo nad tym, co zrobić, żeby tą frekwencję podnieść. A więc wpadł nam, myślę, dobry pomysł do głowy. Tutaj burza mózgów już dawno była przeprowadzona. Długo trzymaliśmy tą naszą propozycję w tajemnicy po to, żeby jakby konkurencja nie podkupiła naszych pomysłów. To chyba jest naturalne. Państwo to rozumiecie. Natomiast myślę, że ten pomysł jednocześnie może zostawić w kieszeniach włocławian 12,5 miliona złotych, bo tyle jest właśnie wpływów z podatku od osób fizycznych, które zamieszkują mieszkania w naszym mieście, czy to są domy, czy to są mieszkania, ale trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na pewną kwestię, bo niektórzy z mieszkańców mnie to nie dotyczy, ponieważ ja nie mam mieszkania własnościowego. Otóż nieprawda, bo spółdzielnia mieszkaniowa płaci ten podatek i on jest skalkulowany po prostu w czynsz, a więc doprowadzając do takiej sytuacji, że zwolnimy mieszkańców z tego podatku, zostawimy realnie w ich kieszeniach konkretne pieniądze. Oczywiście w przeliczeniu na ilość mieszkań i na rodzinę to wychodzi około 300 zł rocznie, a więc przez 3 lata, tak jak powiedziałem, jest to 900 zł. No, można zrobić to 1200, czyli szybciej, jeżeli w pierwszej turze zostanę wybrany na urząd prezydenta i większość w Radzie, 13 osób, będzie z Prawa i Sprawiedliwości, to jeszcze w miesiącu listopadzie będzie można te zmiany przeprowadzić, bo ja przypomnę, że zmiany podatkowe muszą być zrobione do końca listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, który się zbliża. A więc jeżeli w pierwszej turze 16 listopada mieszkańcy dokonaliby właściwego wyboru, to zdążymy jeszcze zwołać sesję Rady Miasta i niezbędne zmiany przeprowadzić tak, żeby można było 4 lata korzystać z tej zmiany. Natomiast jeżeli będzie druga tura i dopiero w drugiej turze mieszkańcy dokonają właściwego wyboru, no to niestety to zwolnienie będzie na 3 lata. I proszę Państwa, proszę tutaj pamiętać o tym, że im większe nieruchomości, tym większy wzrost, zwrot tegoż podatku, czy niepobranie tegoż podatku. I tutaj warianty są różne, jeżeli chodzi o sprawę przeprowadzenia tej procedury, bo powiem, ile jest osób, tyle jest tutaj i tylu ekonomistów, z którymi konsultowaliśmy również nasz pomysł, bo nasz pomysł był konsultowany z ekonomistami i z prawnikami i z Warszawy, i z Torunia, po to, żeby tutaj konkretną informację przedstawić mieszkańcom. No to są różne możliwości, różne warianty tegoż pomysłu, albo dotyczące zwolnienia wszystkich, albo właśnie dotyczące zwolnienia tych, którzy skorzystają ze swojego prawa. I ja tutaj jestem za taką opcją, żeby właśnie ci, którzy korzystają z swojego prawa wyborczego, czyli tak naprawdę każdy ma prawo skorzystać z tej ulgi, ale
pytanie jest takie, kto będzie chciał skorzystać. Ten, kto pójdzie i odda głos na dowolną osobę. My tutaj nie mówimy, że ma oddać głos na konkretną osobę. Budujemy społeczeństwo obywatelskie, z tym, że proszę pamiętać, że ja składam tą propozycję i ja chcę ją wprowadzić w życie. Tak? Natomiast budujemy społeczeństwo obywatelskie i zachęcamy do tego, żeby jak najszerzej pójść na wybory, bo mamy konkretne propozycje dotyczące właśnie tegoż rozwiązania. Czy któryś z Państwa chciałby tutaj dopowiedzieć? Proszę bardzo. Proszę Państwa, budujemy społeczeństwo obywatelskie, tak jak powiedział przed chwilką kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta Włocławka, pan Jarosław Mielewski. Dlatego jednym z celów, jaki postawiliśmy sobie w tym zakresie, jest budżet obywatelski. Obywatelski już sam w nazwie, prawda? Zatem budżet wszystkich mieszkańców Włocławka, wszystkich włocławian. I chcemy na ten cel, na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczyć co najmniej 3 miliony złotych. Chcemy to zadanie realizować lepiej niż w tej chwili obecnie sprawujący urząd prezydenta, prezydent Włocławka, bo co najmniej 3 miliony złotych, proszę Państwa, to nie tak jak w poprzednim roku 300 tysięcy i w miarę jak zbliżały się wybory samorządowe, przeznaczenie kolejnych 300 tysięcy na realizację jednego z zadań. Teraz, kiedy prezydent Pałucki słyszy nasze propozycje, to na kolejny rok budżetowy przeznacza aż 1 000 000 złotych. My chcemy przeznaczyć co najmniej 3. I chcemy, aby to rzeczywiście mieszkańcy Włocławka mieli realny wpływ na to, co będzie w ramach tych pieniędzy, w ramach tego budżetu obywatelskiego realizowane. Dlatego będziemy pytać o to mieszkańców Włocławka, bo to oni w tym zakresie powinni mieć głos decydujący. Nie tak, jak dziś to jest realizowane, czyli urząd wie lepiej, bo to nie urząd ma wiedzieć lepiej, tylko obywatele Włocławka, mieszkańcy naszego miasta wiedzą lepiej, na co przeznaczyć te środki. Jak powiedziałam, będą to co najmniej 3 miliony złotych. Proszę zobaczyć dziś, jak spotkało się z jakim zainteresowaniem sprawa budżetu obywatelskiego. Aż 29 propozycji, które wpłynęły do Urzędu Miasta, więc to pokazuje, że pomysł, o którym Prawo i Sprawiedliwość mówiło już dawno, spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców miasta. I tak naprawdę, proszę Państwa, w 2014 roku przeznaczenie 300 tysięcy na ten cel, no to myślę, że niestety no to jest kpina z mieszkańców Włocławka przez prezydenta, bo nie po to budżet miasta ma po stronie wydatków 600 milionów złotych, żeby przeznaczać 300 tysięcy na budżet obywatelski w jego pierwotnej wersji, jak to zaproponował pan prezydent Pałucki. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że nasza filozofia sprawowania władzy tego koalicyjnego komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, naszego kandydata na prezydenta Jarosława Chmielewskiego, jest nastawiony na naszych mieszkańców, jest nastawiony na obywateli tego miasta. Chcemy w sposób taki bardzo realny i namacalny realizować program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bo niektórzy czy niektóre partie mają nawet w nazwie obywatelska, a działają odwrotnie od swoich założeń. My chcemy we Włocławku w sposób taki zdecydowany i rewolucyjny pokazać, że władzę w mieście można sprawować w inny sposób, nie za obywateli, tylko z obywatelami, ręka w rękę, i temu służą te rozwiązania, które przedstawił tutaj nasz kandydat na prezydenta i koleżanka również Joanna Borowiak odnośnie budżetu obywatelskiego, ale też jednym z takich elementów, które chcemy wprowadzić w naszym mieście, a który jest praktykowany w innych, w dużych i w mniejszych miastach, jest karta rodziny. I my tutaj nie chcemy szufladkować naszych rodzin i klasyfikować na te rodziny duże czy karta dużej rodziny, gdzie w niektórych miastach to jest od 3 dzieci wzwyż, w niektórych jest od 4. My chcemy po prostu, rodzina to jest rodzina i jeżeli w tej rodzinie nawet jest jedno dziecko, to poprzez kartę rodziny, która będzie miejską kartą rodziny, chcemy dać pewne ulgi naszym rodzinom i pewne rozwiązania, które będą wynikały z tego, że w tej partycypacji, w tych ulgach będą brały udział jednostki miejskie, spółki miejskie.
jednostki kulturalne, ale myślę, że też będziemy otwarci i wzorem też innych miast, bo tutaj Ameryki specjalnie nie musimy odkrywać, będziemy chcieli zachęcić różne instytucje i firmy, by w tym programie wzięły udział, bo im się to zwyczajnie opłaci, poprawią sobie wizerunek, myślę, że i marketingowo te firmy będą wypadały lepiej, a poprzez to, że będzie to dotyczyło sporej ilości naszych mieszkańców, to i obroty tych firm, pomimo tego, że będą dawały ulgi w zakresie swoich dóbr, które będą oferowały, czy usług, to myślę, że obroty tych firm w konsekwencji się zwiększą, bo jak 12,5 miliona zostanie z podatku. Ponadto ludzie będą mieli możliwość korzystania z tych usług i proszę zauważyć, że jest to samo napędzająca się kula, efekt tak zwanej kuli śniegowej, gdzie ludzie mając więcej pieniędzy do dyspozycji, no będą coś z tymi pieniążkami musieli robić. Nie będą pewnie wszyscy chcieli jeździć do Egiptu, czy do Warszawy, czy nawet do pobliskiego Torunia, ale będą chcieli zostawić te pieniążki w naszym mieście, korzystać z nich i myślę, że jest to jak najbardziej wskazany kierunek do tego, żeby to nasze miasto wreszcie ożywić, żeby ludzie nie wynosili się z tego miasta do sąsiednich gmin, tam się budowali i tam zostawiali podatki, tylko żeby zostawali tutaj i żeby ta koniunktura w tym mieście się poprawiła, a w ślad za tym również, gdy do tego dołożymy jeszcze inne elementy programowe, co pewnie będzie przedmiotem obrad innych konferencji prasowej, gdy do tego dołożymy również wsparcie dla małego, dla mikro, średniego biznesu, gdy dołożymy pewne również ulgi dla firm, to wtedy to da taki efekt, że po prostu największa bolączka naszego miasta, jakim jest blisko 20-procentowe bezrobocie, przestanie tak dokuczać, że młodzież nie będzie chciała uciekać z tego miasta i emigrować za granicę, że będzie po prostu łatwiej o pracę i łatwiej o tworzenie tych miejsc pracy, a my mając aktywnego prezydenta, no będziemy kreować tą politykę, która służy rozwojowi tego miasta, a nie zwijaniu tego miasta, bo w tej chwili to miasto się zwija, a nie rozwija. Proszę Państwa, karta, gminna karta rodzinna, o której wspomniał tutaj Pan Przewodniczący Dębczyński, ja podam tylko jeden konkret z tej gminnej karty rodzinnej. Proszę zobaczyć, miejskie instytucje i miejskie spółki, które nie wyobrażam sobie, żeby nie uczestniczyły w tej miejskiej karcie rodzinnej, na przykład przeszło 20 milionów miasto dopłaca do komunikacji miejskiej. Otóż ci wszyscy, którzy będą posiadali gminną kartę rodzinną, będą mogli skorzystać z 50% ulgi w przejazdach autobusowych. To jest efekt gminnej karty rodzinnej. Czy któryś jeszcze z Panów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Dariusz Jaworski. Znaczy ja tu chciałbym króciutko o jednym aspekcie sprawy, bo nie chodzi o obywatelski fundusz, budżet, ale chodzi o obywatelski sposób sprawowania władzy. Na to chciałem zwrócić właśnie akcent, że nasz prezydent, na prezydenta Jarosław Chmielewski, będzie ten urząd sprawował w sposób obywatelski, czyli nie będzie otwarty na tylko środowiska, które popierają władzę, tak jak obecny prezydent, tylko będzie otwarty na wszystkich mieszkańców miasta. I to chciałbym szczególną uwagę zwrócić na ten temat. Jarosław Chmielewski, kandydatem obywatelskim. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałem dodać, że budżet miasta to jest budżetem mieszkańców. I mieszkańcy powinni decydować głównie większość, na co powinny być wydawane te nasze, co płacimy podatki z tych podatków, na co powinny być realizowane. A nie jak dotychczas prezydent miał tylko głos i a mieszkańcy się nie liczyli. Nie zgadzamy się z hasłem. Proszę głosować tu. Nie zgadzamy się z hasłem. Urząd wie lepiej. Tak, to w tej chwili.